Każda drużyna posiada również różnych coachów e-sportowych, zajmujących się taktyką, analizą gry poszczególnych drużyn, poszczególnych linii albo poszczególnych zawodników na poszczególnych pozycjach. Natomiast tutaj, ze względu na to, że jesteśmy placówką edukacyjną, technikum, ja zajmuję się tym, żeby przekazywać i przygotowywać naszych absolwentów do takiej interdyscyplinarnej pracy, jaką jest e-sport. Bo tak naprawdę zależy nam na tym, żeby niekoniecznie postawić na kształcenie talentów e-sportowych. Owszem, zdarzają się perełki i z takimi uczniami pracujemy indywidualnie, jakby pod kątem rozwoju ich umiejętności w grze i jakby doskonaleniu swojego rzemiosła w tym warsztacie. Natomiast na samym kierunku przygotowujemy, mamy program, który jakby pozwala później tym osobom, które ukończą kierunek, znaleźć sobie pracę, bo e-sport to nie tylko zawodnicy, których na co dzień widzimy na scenie, ale to cały właśnie backstage, który jest ważny. Trzeba zadbać o transmisję, o komentatorkę, o całą oprawę graficzną, czyli przygotować wszystkie elementy streama, overlaye i tak dalej. Animacje, nawet jakby napisać pewne rzeczy, jeśli nie mamy oprogramowania, które by nam było do tego potrzebne. No i właśnie tym zajmujemy się na kierunku. Tutaj jest takie słowo klucz, interdyscyplinarność, bo można być praktycznie rzecz biorąc programistą od gier, można być grafikiem 2D, 3D, można być osobą, która zajmuje się stricte coachingiem, komentatorką, sędzią e-sportowym, specjalistą od analizy statystyk i tak dalej. Coachujemy tak głównie na zajęciach, bo mamy zajęcia podzielone właśnie pomiędzy te, które mamy programowo, ale jeszcze prowadzę zajęcia z gier komputerowych i tutaj głównie stawiamy w tej chwili na LoL'a, CS'a i Valoranta. Jak każda rzecz, którą dawkujemy sobie zbyt dużo, tak samo i e-sport czy gry mogą zaszkodzić. Każda przyjemność rodzi ze sobą pewne niebezpieczeństwo uzależnienia. Natomiast gry komputerowe głównie, jeśli sobie tak przejdziemy przez badania naukowe, które akurat nie analizuję, bo piszę pracę dotyczącą właśnie tego, o co pan zapytał, czyli między innymi o wpływ gier komputerowych na jakby młodych ludzi, bo pokolenie mamy w tej chwili cyfrowe. Niestety przez pandemię troszeczkę wymuszone było dłuższe siedzenie przed tym medium, którym jest komputer. Badania naukowe wskazują na to, że dobrze ukierunkowane granie pomaga w rozwoju. Ze względu na to, że rozwija takie atrybuty jak koncentracja, jak skupienie, motoryka tak naprawdę. Ze względu na to, że jeżeli uczniowie czy gracze skupiają się na tym zadaniu, mają jakby, czyli na tym, żeby wygrać, podnoszą swój, że tak powiem, stan koncentracji i potem przez określony czas, czyli na przykład po rozgrywce, ten stan się utrzymuje. Istnieją gracze, którzy potrafią grać non-stop przez 24-48 godzin i sobie nie odpuszczają i to wiadomo, że jest to wyniszczające. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z dobrze ułożonym planem treningowym, jest to praktycznie tak samo jak na siłowni. Coach sportowy ustawia odpowiednio treningi, dietę, bo też jakby we współpracy w e-sporcie również funkcjonują takie zawody jak psycholog e-sportu czy dietetyk, czy też właśnie trenerzy personalni, którzy pomagają właśnie dostosować te wszystkie rzeczy do zawodnika, do jego potrzeb, do jego trybu życia, bo niektórzy lubią spać w dzień, wolą grać w nocy, niektórzy mają odwrotnie. E-sport może uzależniać, ale pod względem pozytywnych emocji.